TVG9. Jesteśmy w miejscowości Błaszki w województwie łódzkim. Mogą panowie powiedzieć, co się dzieje tutaj? Na co czekacie, panowie? Na kuratora sądowego. A w jakim celu ma tu przybyć? Miał tu przybyć. Miał tu przybyć siłowe odebranie dziecka. Aha, o godzinie 9, a się spóźnia. Langierem i powiedział, że on został i wszyscy powiadomieni, że dzisiaj nie ma tego spotkania. To pan, to też nie dostałem wiadomości, dlatego jak zejdziemy na miejsce, to sobie też ustawę. To Panie sierżancie, to pan tak. Po prostu z uwagi na to, że pan jest senator, niech pan powie, że jest ta cała sytuacja, czy też ta akcja odwołana. Bo dziecko nie poszło do szkoły, czeka, siedzi. Gdzie ten pan senator jest? Zapraszamy, niech któryś z panów pójdzie i powie, że jest to zakończone i wtedy ojciec będzie wiedział, o czym tam będzie rozmawiał. Nie? No to otrzymaliśmy taką informację, bo tam z naszymi przełożonymi się kontaktowaliśmy, żeby ustalili. No i tak otrzymaliśmy taką odpowiedź. No i pan po prostu zakomunikuje, że dzisiejsze te trzy osoby. Przynajmniej panowie wiedzą, bo tak to... Nie, no panowie tak, no panowie to są poszukiwani. Pan kurator i sąd się radza zrobił wszystkich konia. Tutaj otrzymaliśmy informację od naszych przełożonych, że pan kurator dzisiaj nie przybędzie, bo mówił, że informował wszystkich o tym, że jest odwołana, przełożona ta wizyta. To po co panowie przyjechali? No też dlatego z tym pismem, właśnie dlatego przyjechaliśmy, ale teraz się dowiedzieliśmy o tym, że on odwołał to, jeżeli wszystkich informował. Taką informację otrzymaliśmy. Proszę pana, ja się przedstawię tym senatorem Rzeczypospolitej, może pokażę i mam nadzieję, że ta informacja, którą pan przedstawi, jest wiarygodna i skuteczna dzisiaj. Tak. Żeby to było jasne. Tak. Taką informację otrzymaliśmy. Na piśmie, tak? To znaczy, telefonicznie. Czy moglibyśmy to pismo zobaczyć, że to jest odstąpienie od dzisiaj? Właśnie nie mamy tego pisma, bo my przyjęliśmy w związku z tym, że dzisiaj miało być to przekazanie. Mamy to pismo, ale ono nie doszło do skutku, więc skontaktowaliśmy z przełożonymi, którzy nas poinformowali, że dzwoniąc do niego, że on przełożył to przekazanie. Jakiś inny termin zostały zaznaczone? Jak to przełożył? Nie mamy takich informacji. Nie mamy takiej informacji, tylko przełożeni nas poinformowali o tym, że to zostało... Dzisiaj jest to po prostu nieaktualne. Czyli to pismo rozumie na komendzie, tak? Pismo tylko mamy informację ustną, że jest odwołane. No ale to od kogo? Od naszych przełożonych, którzy się... Czyli pismo jest na komendzie, rozumiem? U państwa przełożonych? Nie, telefonicznie. Ale można przecież do kuratora z nim się skontaktować, w sądzie, tutaj jest, to można się z nim skontaktować, nawiązać z nim kontakt. Znaczy, panowie, od strony prawnej wygląda to w ten sposób, że panowie oczywiście zostaliście powiadomieni, że macie być tutaj na miejscu, uczestniczyć czy też asystować. Tak, kuratorowi. Natomiast kurator powinien oficjalnie zawiadomić tutaj rodzinę, a zwłaszcza senatora, który się wstawił, że ta sytuacja została przełożona, czy też ona nie może być przełożona. Bo postanowienie jest ważne na dzień dzisiejszy. Na godzinę 9. Na godzinę 9. W związku z czym tu jest pytanie. Ja rozumiem, że ta sytuacja została w jakiś sposób. To ja nie chcę tu mieć pretensji do panów, bo to nie w tym jest rzecz, ale czyli to jest takie niepoważne, czy z uwagi na sytuację, że chodzi to o dziecko, sytuacja, gdzie no, w pewien sposób się jątrzy tą osobę tutaj. Zamiast powiadomić, żeby tej sprawy dzisiaj tutaj nie było, no to ja chyba tu nie pozostaje nic innego, jak złożyć skargę na działanie kuratora. My nie możemy tego komentować. Tak, dlatego, tak, tak, tak być nie powinno. To po prostu
po ludzku się tak nie powinno robić. Dziecko mogło pójść do szkoły, mogło pójść do normalnie... Szkoły. Niepotrzebny jest stres, który tutaj panowie przychodzicie, przecież przy całym szacunku dla was, no ale mundur jednak i to jest... To znaczy, my przyszliśmy w tym celu, żeby poinformować, że... Ja prosiłem panu, to żeby to oficjalnie... Otrzymaliśmy taką informację, bo też byliśmy tutaj, żeby przy tej asyście tutaj uczestniczyć. Na polecenie no, pana kuratora sądowego. To cóż, możemy jedynie panu życzyć wesołych świąt i mam nadzieję, że się więcej tu w tym miejscu spotkamy. Dziękuję bardzo. Przepraszam, jeszcze przepraszam bardzo pana. Mogę jeszcze prosić, żeby pan mi się przedstawi, bo nie tylko nagramy. Bo ja starszy sierżant Mariusz Porada, komisariat policji w Baszku. Bardzo panu dziękujemy. Do widzenia. Wesołych świąt, pokojnych świąt. Poza tym... Nie jest podległą pod sąd no. I wszelkie odwołania powinien zawiadamiać sąd osobiście zainteresowane strony. Tak, to jest też dziadostwo. Dokładnie tak to wygląda. To jest dziadostwo. Jeśli pan kurator płacił, to by było... Kurator ci zapłaci. A to i zadzwonił przez to. A może się podszył?